Hello, z tej strony Balagan. Chciałbym wszystkich powitać w zapowiedzi, w której będziecie mogli między innymi zadawać pytania i wprowadzać wasze sugestie, jakie kwestie powinienem poruszyć. Na nowej playliście i jaką nazwę Lowell Hardstack i analizy procesy myślowych Hardstacków. Przede wszystkim chciałbym poruszyć ważne rzeczy. Jak wiemy, w LoLu znajduje się tak zwany system Elo. Teraz to sobie LoL zmienił, znaczy Riot Games, zmienił sobie to na system dywizji, ale wiadomo, tylko i wyłącznie się liczy Elo i nic więcej. Występują dwie grupy Elo. Jest to Low Elo i High Elo. Podstawowymi różnicami między Low Elo i High Elo jest to, że w Low Elo outplaya bazują na zjebaniu mechanik podczas jakiejś sytuacji przez co najmniej jednego gracza. Na przykład, nie wiem, jakiś Kha'Zix sfreszuje w pięciu, się wykuwi, a w High Elo też nie wystąpi, bo tam każdy już myśli. I w High Elo gracze już mają zazwyczaj perfekcyjne mechaniki. Czasem się zdarzają wyjątki, bo może ktoś mieć rzeczywiście jakiś zły dzień, czy tam coś zmisklikować, ale generalnie outplaya bazują na perfekcyjnych mechanikach i tylko i wyłącznie na przewidzeniu kogoś, jak ktoś po prostu zagra, w jaki sposób. I ludzie mają określoną liczbę elo i to jest tylko jedna bariera. Nie ma żadnych grup między innymi, bo albo ktoś dobrze gra, albo źle. No nie ma nic, nie może grać średnio, bo średnio to się będzie tak naprawdę popełniało zawsze te same błędy. Kolejną kwestią jest to, kim jest hardstack. Ja bym tutaj graczy high elo już nie mógł nazwać hardstackami, ponieważ według mnie zależy to tylko i wyłącznie od umiejętności mózgowych, z jakimi ktoś się urodził. Każdy może dojść do tego poziomu przed high elo, ale już to, żeby być high elo, to trzeba się według mnie po prostu urodzić z takimi umiejętnościami, bo no, nie można po prostu zwiększyć swojej tak jakby świadomości rzeczy, o jakich się będzie pamiętało, żeby lepiej grać, więc hardstackami ich nazwać nie można, ale definitywnie według mnie hardstack to jest osoba, która utrzymuje się w tym samym poziomie i nie robi tak zwanego improvementu, aby być po prostu wyżej. Dla pierwszego przykładu chciałem tutaj wziąć gracza Disa. Generalnie dlaczego? No jak wiadomo, możecie się zawsze mnie pytać o różne rzeczy i często to robicie. I wyszła inicjatywa od jednego ze stałych widzów, abym po prostu dokonał jakiejś analizy, jakiegoś challenge'u Disa. W ogóle jakaś moda jest na te challenge'e, nie wiem, wszyscy jakiś master char w 10 dni. Nie wiem, co to jest. Wiadomo, słabi gracze idą do duo queue, bo wiadomo, że solo queue nie wbiją, a większość osób nie wie o tym, czy wiadomo, widownia, i solo nie wbijają. Ja na przykład sobie, no nawet nie zrobiłem sobie takiego challenge'u, tylko sobie po prostu ogarnąłem sobie konto na iście i zacząłem, mając winrate 28-29 w plat 5, otrzymując 20 punktów za wina i z tego zrobiłem 117-54, mając 0 LP w masterze. I kilka gier jeszcze wygrałem i zakończyłem, mając 200 LP. Około winrate, jaki posiadałem, to jest 90 winów, 30 luzów, zrobiłem w 11 dni, grając powyżej 85% gierek solo, bo kilka grałem gierek solo ze znajomym, kilka gierek było ze znajomym, ale generalnie to można nazwać, że to był, że to był jakiś rodzaj challenge'u. Po co generalnie ja to mówię w tym momencie? Mówię to po to, aby no siebie czuć jako takim, no nie wiem, chociaż pełnomocnym do oceniania gracza z niższego elo, no na przykład takiego Disa. Przede wszystkim, kim jest Dis, z jakiej perspektywy, nie, znaczy generalnie nie wiem, kim on jest, zaczniemy od tego. No nie widziałem typa, nie znam typa, nie gadałem z nim nigdy, ale coś tam wiem, że streamuje. Dowiedziałem się to w sumie może rok czy dwa temu, bo nie interesuje mnie to, na chuj ja mam oglądać kogoś, jak ktoś gra w grę. A tym bardziej, że... To znaczy, określę to tak. W sezonie trzecim ogarnąłem sobie konto na iście, bo na początku grałem na Europie, ale później Europa w sezonie pierwszym uległa rozdzieleniu i Riot sfaworyzował wtedy serwer zachodni i tam zacząłem również też grać, bo miałem teamek i to były w sumie stare dzieje. I w sezonie trzecim no generalnie nigdy nie... Zawsze był flamiony gracz, który ma 50% win ratio, wyzywał innych. Podstawowa zasada na normalnie myślącym elo, jak ktoś sfiduje, to ma zamknąć pizdę i się nie odzywać. To jest chyba oczywiste. No a teraz weźmy... Znaczy, jak ktoś sfiduje, to jeszcze. Ale jeśli ktoś jest hardstackiem i ma na przykład 1000 g, 50% win ratio i się odzywa, no to dla mnie to już definitywnie jest koniec. Ktoś nie ma honoru, niech najpierw ktoś wypierdala albo nawet idzie awk. Ważne, żeby to ta osoba powinna przegrać tą grę. Takie jest moje podejście, myślące podejście.
Myślę, że moje zdanie podzieli na pewno wiele osób, ale powtarzam, że moje zdanie podzieli prawdopodobnie tylko największy procent osób, jakie podzieli moje zdanie, to będą też gracze z myślącego elo. Kolejna kwestia. Skąd znam Disa? Grałem sobie jakieś 3v3 na początku ze znajomymi, bo w sumie nie grałem wcześniej na iście. No i sobie wbiliśmy tam jakiegoś czarka, nie pamiętam winrate'a, zaraz wam szczerze powiem. Nie, na tym systemie nie mam tego SS-a. Nie pamiętam już naprawdę jaki winrate, ale chyba zrobiliśmy 36 albo 37 winów pod rząd, nigdy wcześniej nie grając tego Twisted Trigaina. Więc no myślę, że ten poziom nie był jakiś nie wiadomo jaki na tym Twisted Trigainie. No i sobie weźmy teraz przykład no, tego Disa. No, jak to moje, to jakieś fielpeki. Kilka było generalnie teamków. Na tym 3v3 się generalnie grało różnie. Raz jakiś team XD2, raz jakiś team XD1. Różnie to generalnie było. I dużo było takich teamków, co mieli graczy jakiś Splat, jakiś D5, coś takiego. I no mieli te 200-300 gierek, 55% winaty, ale tego czara tam wbili po jakimś czasie. No i między innymi taki team jak był Disa i potem się pewnie chwalił, a mam Challengera, jestem niesamowicie dobry. Gdzie większość nieświadomych ludzi nawet nie wiedziało o tym, że wystarczy mi posiadać odpowiednią ilość gier, aby wbić tego czara, tak samo jak wygląda Flex teraz. No weźmy sobie przykład Flexa. Ja w ogóle jestem teraz... Znaczy, generalnie skąd powstał ten challenge? Ja teraz jestem hardstackiem w Master Tierze. Każdy jest gdzieś hardstackiem. Miałem 320 punktów, ale spadłem w ciągu ostatnich 5 dni, więc trochę unlucky. Ale weźmy przykład no, tego flexa, no 3v3. Wezmę sobie, o, na przykład jego, on ma wiele gierek, rękę dam sobie odciąć, że typek ma D5 albo coś takiego. Przysięgam, że nie sprawdzałem wcześniej, co ma. Diamond 4. I wezmę kolejne takie przykłady graczy, co mają bardzo dużo gierek w tym flexie. Butsow, on nie ma dużo gierek. Takich największych. On. On, no ten, to już tym bardziej sobie dam rękę uciąć. Diamond 5. No ja pierwszy raz wchodzę w ogóle na listę tego flexa. Sprawdzam sobie graczy, o jakiś TT, pewnie jakiś Twisted Treeline, co patrzymy, Diamond 5. No chyba nie muszę dalej tutaj pokazywać wam. O, w ogóle zacznijmy od tego, że jest tylko 50 czar... A nie, to jest coś... A, bo tutaj chyba tylko 50 slotów jest. Nie jest 200 tak jak kiedyś. No ale no widzę ile typy mają gierek, no tego... Tego chyba nie sprawdzałem, to też jakiś teamek. No też, nie, to chyba sprawdzałem. Jakiś TT też był. Lucky Snowman, o, jego sobie zobaczymy. O, platyna 2. No myślę, że ukazałem wam, jak to mniej więcej wygląda. No nigdy nie wchodziłem w to i mogę wam po ilości gierek powiedzieć, kto co tak naprawdę ma. I taka sama była sytuacja z Disem. No myślę, że on tam mógł... Generalnie nie wiem, jak te streamki wyglądały i tym podobne. On podobno, ktoś mi kiedyś powiedział, że streamuje już od dawna, pewnie był jedną z pierwszych osób. Ludzie myśleli, że Diamond to jest coś szczególnego, tam, że był D5 hardstackiem czy coś podobnego w tych późniejszych sezonach. To już nie miało różnicy. No wiadomo, Diamond jestem. Topka 2,5% graczy ma Diamonda, ale tak naprawdę to nic nie oznacza. No ale w tym zaczyna się jakieś myślenie, to myślę, że od jakiejś... No... No, w tym D1 już, jeśli patrzymy na Insta, to myślą już ludzie, na jakiej podstawie mi możecie wierzyć, że tak jest. No teraz pokazałem wam ranking, to widać po ilości gierek. No od razu, no naprawdę, no kurwa, no ręki bym sobie nie odciął, ale no, jestem no, święcie przekonany i chyba bym dał Alt+F4, jakby tamten typ na przykład miał mastera na solo queue, to co chwilę temu wam pokazałem. No i zaczynając od moich elo, w pierwszym sezonie miałem 1939. Myślę, że to, no nie wiem,
Może jakieś przeznaczenie, bo Niemcy zawsze fidowali na tym solo queue, to może dlatego. W drugim sezonie Pikalo osiągnąłem 2072 elo, we strzy wbiłem dwa razy czoła, ale niestety byłem zbyt słaby, by się w nim utrzymać, więc byłem hardstackiem D1 50-80 LP i udało mi się wygrać dwa razy promo. Raz osiągnąłem 40 punktów, bo wszystko przepierdalałem i za drugim razem wbiłem około 170. Największy pik LP nastąpił w czwartym sezonie, miałem 250 punktów. W sezonie piątym miałem już punktów 112, niestety w szóstym byłem hardstackiem D2. No i tak to wyszło, od tego sezonu w sumie grałem sobie na iście, sobie utworzyłem to konto i zrobiłem sobie ten challenge, w 11 dni wbiłem 200 LP. Więc to chyba to raczej świadczy, że mogę mieć jakąś wiedzę. No wiadomo, są lepsi, ale i tak czy tak wiele osób się na ten temat nie wypowiada, więc myślę, że to mnie może poniekąd upoważniać do tego. No i jeszcze raz wracając do tematu Disa. Skąd ja w ogóle wiem, jakim jest typem? Wcześniej wam mówiłem, że najbardziej nielubiany gracz na myślącym Malo to jest hardstack, flamiący hardstack. No myślę, że tutaj wiecie chyba z góry, co to będzie. No Disa ja znam z tego, że zawsze, no nie wiem, no, w jakiś dziwny sposób się wypierdalał, no to po jakimś czasie zapamiętałem tego typa i w ogóle no, nie wiedziałem, że on streamuje. No dla mnie to był jakiś skandal, jak się usłyszałem, bo przecież jak może gracz z Lowello streamować w ogóle, co on pokazuje na tych streamach. No mi się wydaje, że to jest jakaś meta świata raczej i się... Ktoś streamuje grając w grę, to raczej się ogląda jego styl życia, czy no nie wiadomo co. Nie wiem, bo nie oglądam, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ale no myślę, że raczej nie gra nie w grę. A jeśli te osoby, które słuchają go i korzystają z takich poradników, to myślę, że będzie raczej gorzej niż źle, bo po pierwsze trzeba znać się na grze i według mnie trzeba być co najmniej, znaczy nie można powiedzieć co najmniej, na pewno trzeba być graczem high elo. Czyli no znać się na grze, nie robić głupich błędów, nie wypierdalać się solo, przewidywać oczywiste rzeczy. Co jest na przykład oczywiste? No zaczyna, załóżmy jesteśmy w blue teamie, enemy jungler zaczyna z red teamu, z red buffa. No to wiadomo, gdzie pójdzie następne. Zrobi sobie jakieś tam wrejfy i sobie pójdzie na swoje blue albo na enemy blue. Załóżmy sytuację, gdzie idzie na enemy blue i top lane'em się wypierdala w trzeciej minucie i pisze GG jungler, bo go zabił. No i teraz spójrzmy na proces myślowy takiej osoby. Czy on jest idiotą, czy nie idiotą? No według mnie jest jak największym idiotą, bo wiedział o tym, że jest tam jungler, a się wypierdolił. No tylko hardstacki tak robią, no nie ma co się oszukiwać. Ale teraz wyjaśnię bardzo ważną kwestię, między innymi, znaczy tylko i wyłącznie różnica między high i low elo. W high elo, według mnie, ja mam taką teorię, że trzeba się urodzić z tymi umiejętnościami, żeby świadomość ludzka brała pod uwagę fakt taki, jakim jest jungler. Według mnie większość osób w jakimś tam Goldzie, Silverze, Plat, czy tam, no, żeby o brązie nie będę mówić, po prostu sobie no, przyciska sobie w grę i sobie coś robi. Ale nikt nie myśli tak naprawdę, co się dzieje, co kto w ogóle może robić. No, ja do takiej obserwacji szedłem dopiero z 2-3 lata temu. No, że tak naprawdę, no kto z was w ogóle, no, znaczy nie wiem, jakie Elon tutaj mnie ogląda, ale no, jak jesteście poniżej, no nie wiem, no chyba w D5 już patrzą czasem na mapę, poniżej D5, to się zastanówcie, co jakiś czas wypatrzycie na minimapę. Zastanówcie się na tym. To był chwilę na zastanowienie, żeby usłyszeć, co ile ja patrzę na minimapę. No jak patrzę co rzadziej niż 5 sekund, to się czuję źle i to jest już mój błąd. Jak czegoś nie zauważę, bym cię gdzieś wypierdolę, to wtedy uważam, że mnie powinni sframić, bo zagrałem gorzej. No i to między innymi wyjaśnia pewnie, dlaczego w sezonie trzecim tylko miałem 170 punktów. Może jakbym patrzył co 2 sekundy, to bym przez te chyba... No nie wiem, miałem w tamtym sezonie chyba 1500 gierek. No myślę, że przez te 1500 gierek mógłbym wygrać na przykład 10 gierek więcej niż przegrać i miałbym już jakieś 370 punktów. To jest taki no, mikroelement, który tak naprawdę nic nie zmienia, ale mówię o czysto teoretycznej sytuacji. Troszkę się tutaj zagadałem, wracamy teraz do Disa. Dlaczego generalnie ja chciałem wziąć jego przykład? Znaczy nie chciałem, ale jak już mówiłem, jeden ze starych widzów mi to podrzucił. No generalnie się wkurwiłem, no mój low streak, miałem 320 punktów i w 4 albo 5 dni zjebałem się do 20.
Jeszcze się na miałem 80 i mi się odechciało grać na dzień dzisiejszy, więc w sumie no, mogłem sobie pooglądać coś komicznego, ale w sumie jak wszedłem na 2 minuty na Steam Lisa, to stwierdziłem, że no, nie wiem, czy będę oglądać jego streama, czy po prostu wejdę sobie na Live Spectator i analizować. Bo według mnie jego proces myślowy jest czymś dla mnie tragicznym i ja preferuję po prostu tego nie oglądać, bo dla mnie to jest nie do pomyślenia, że można myśleć w taki sposób. Dlatego wolę po prostu sobie spokojnie analizować jego gierkę ze Spectator. Zacznijmy od jego jakiegoś poprzedniego challenge'u. No niestety miałem pecha, że dość często go spotykałem, no to prawdopodobnie wynika z tego, znaczy mówię od sezonu trzeciego. No, kiedyś słyszałem, ktoś tam mówił, że on wybił solo Mastera. To teraz ja mam takie pytanie. Dlaczego ja go zawsze w jakimś D5 czy D4 spotykałem, a nie w jakimś Masterze? Dlaczego? No myślę, że każdy tutaj wie, o co chodzi, ale okej. Dis miał Mastera, załóżmy, że tak jak mówi. Znaczy nie wiem, czy tak mówił, ale sporo osób powiedziało, że tak mówił. Ja się sugeruję tylko tym, co mówili inni, więc jeśli było inaczej, to proszę nie mieć mnie za złe, bo ja to nagrywam tylko na podstawie informacji, co usłyszałem od kilku osób, a jeśli ta informacja się sprawdziła kilka razy i nie było zaprzeczenia z czyjejś ze stron, to uznaję prawdopodobieństwo jako stuprocentowe. Taki jest mój tok rozumowania tego. I spójrzmy teraz dalej. Miał tam jakiś challenge, nie wiem, jakiś czas temu, pamiętam, ja chyba chciałem Festwina nabić na jakimś koncie i w ogóle no, dla mnie to nie do pomyślenia, że przejebałem dwie gierki na jakimś D5, bo dla mnie to nie jest do pomyślenia przegrać gier na D5, to ale się zdarza. I grałem chyba trzecią gierkę w nocy, nie wiem, druga, trzecia i patrzę, jakiś kurwa Pokémon w teamie, a pewno pełno SS-ów na grupce, że zwała z Lisa, a tam chyba jakieś JD było wtedy popularne, już nie pamiętam. I no kurwa, miałem go w teamie i patrzę, co znowu ten typ robi. Trzeci level, typ idzie sobie do busza, daj wuje za kiem enemy bota. Znaczy, no, z mojej perspektywy to, no nie wiem, myślę, że nie pamiętam mojej wtedy reakcji, ale myślę, że mogłem ruszyć tak czołem, skórą, zmarszczyć skórę na czole i odchylić głowę do tyłu, a to jest raczej jakiś psychologiczny, no nie wiem, to znaczy jakby spojrzeć, no na pewno są osoby, które analizują coś, kto co pomyśli w przypadku, gdzie ktoś zrobi jakiś ruch twarzą, no i myślę, że to jest jakieś, mogę to powiedzieć, że coś, zobaczyłem coś, co nie jest do co jest nie do pomyślenia, że ktoś mógł wykonać coś w taki sposób. No dla mnie to jest, no XD albo nawet DXD, żeby się wypierdolić, no skarowałem mu tą gierkę. Tam nawet pisał jeszcze, mówił na kurwa stronie baragankerną, kurwa jak mi nie wiadomo co. No wiadomo, tam podsycił publiczność, na co miał powiedzieć, wiele w grze zrobiłem i zasłużył mi się win. No nie, no więc tam powiedział, a mojego niku użył po prostu, bo chyba miałem taki nick bądź coś takiego na tamtym koncie. Dobra, ale nie o to chodzi, bo to nie jest w ogóle ważne, co się wtedy stało. No i tylko tak sytuacyjnie, aby przytoczyć tę sytuację. Najważniejsze jest to, że on miał 200 gier, mając D5. Weźmy teraz dwie rzeczy. Master Tier na iście, który ma 200 gierek w D5 z Anankeda. No, porównajmy sobie teraz moje umiejętności. No, ja aktualnie no, jestem chujowym graczem Ligi Legend. No, w czalu się nie utrzymałem dłużej niż 2 tygodnie, bo tyle trwał Blue Emblem kiedyś. No, pik miałem tylko 252 punkty, no wiadomo, różnica tam między EUF a Istem duża w sumie nie jest, no na iście byłby to pewnie Challenger, ale wiadomo, Master Tier to już prawie przez Challenger na iście. No ja robię 90-30 win-lose grając wszystko solo, odprawiam Ankeda i wbijam w 11 dni 200 punktów w Masterze. No grając prawie wszystko solo, ale to nie był challenge, jakbym zrobił challenge, to bym zagrał wszystko solo i pewnie bym osiągnął podobne win-rate do 75%. No ale wybrałbym sobie czas, gdzie Dayvana by nie banowali, a na tym koncie tutaj, widzicie, Veni, osiągnąłem win rate 78% Dayvanem, przy czym to był najwyższy win rate Master Plus na iście i czwarty win rate na świecie, ale nie można tego porównywać z serwerami EU w Korea i tam Chiny itp., więc tylko mówię, że najwyższy na iście, a także na świecie tylko informacyjnie. No trzeba sobie coś zawsze tam dodać, ale każdy wie, że to na iście i jeśli byłby ten sam poziom, to pewnie bym, no na EU pewnie bym miał niższy jakiś
no mniej na pewno bym miał, chociaż myślę, że mógłbym nie wbić nawet, no może bym wbił, jakbym się bardzo postarał i bym grał tylko i wyłącznie dla winów. No zawsze byłem z takiem te 100-200 punktów, bądź D1, 70-80 LP, więc raczej bym wbił, tak myślę. No zero improvementu było z mojej strony od praktycznie drugiego sezonu, ale do tego samego ale zawsze każdy grot wróci. I weźmy teraz sobie przykład takiego Disa, który ma 200 punktów w tym masterze. Kurwa mać, 200 gierek w tym D5. No miał na tamtym koncie, w ogóle robi sobie jakiś challenge, nie wiem, no do D5. Gros z Master Tiera robi challenge do D5. No z D5 się wbija w 24 godziny. Dobrze, weźmy teraz sobie no teoretyczną jakąś analizę. To jest generalnie jego profil OPGG. Zobaczymy sobie Tiergrafa jego. Zaczął z P2, ale ktoś mi mówi, że zaczął tam z P5. I zobaczmy teraz co. No proszę, Dis ma 74% win ratio. Tak, gracza z master tiera, to bardzo dobry win rate. Patrzę, tutaj segierki, 2,9 masterem, 2,68 ma okajem. Tutaj aż dwa control wardy, bardzo dużo. No Malphite bardzo trudny champion, Malphite top lane. Pewnie tylko, żeby nie nafidować, bo tutaj poszedł pewnie też gdzieś topa. Nie, topa nie szedł. No ale proszę, jakie czempiony? Gragas, Cho'Gath, no takie friniele jak widać. No Pantheon, no, coś mu tutaj nie poszło. Myślę, że za trudny champion się pewnie wpierdolił Solek, wtedy tym Zakiem i zginął. No ale teraz spójrzmy. Znaczy jeszcze inaczej. No pewnie skoro robi challenge, to ja sobie tutaj myślę, no na pewno gra solo queue, jak żeby inaczej. O, proszę. No 19 gierek pod rząd mu chyba rzuciło tego gracza, co? Jak myślicie? Patrzymy z kim on... No 19 gierek pod rząd pewnie mu rzuciło. O, tutaj widać kto. Fear Drag. Kim jest Fear Drag? No, znany gracz Hayalo, no ja go spotykałem kilka razy na solo queue, no typek dobrze gra, no normalnie gra, tak jak większość. Pewnie się w topce utrzymuje, bo go tam kiedyś jeszcze widziałem, ale mniejsza. Co jest najważniejsze w tym momencie? Chciałbym przypomnieć, czym jest boosting tak naprawdę. No boosting następuje wtedy, kiedy jeden gracz z wyższego elo loguje się na czyjeś konto w celu poprawienia komuś dywizji na solo queue. Ale wy mi powiedzcie, czy nie jest tak samo analogicznie, jak jeden gracz z wyższego elo gra z drugim, na koncie, który sobie utworzył, by osiągnąć też wyższe elo. No i dla mnie to jest sytuacja komiczna i... Oj, przepraszam, zmieniłem przez przypadek scenę. Dla mnie to jest ewidentna sytuacja komiczna i typ po prostu wie, że jest chujowy i chujowy i nie mógł wbić w 200 gier w D5. No, dla mnie to jest skandal, on w ogóle powinien zrobić Alt F4. Tak samo jak ja bym zrobił Alt F4 z tej transmisji, jakbym zobaczył, że tamten typ ma mastera na jakimś Flexie 3v3, co było wtedy challengerem na tym, na Twisted Tyranny. No to było dokładnie to samo. Dokładnie to samo to było, no nie ma w tym naprawdę różnicy. I wracając, i ja teraz chcę przewidzieć sytuację. No myślę, że Fear Drag go na pewno karnie, bo nie wydaje mi się, że on jest na tyle chujowy, żeby gracz Hayalo go nie karnął do jakiegoś mastera na iście. No ale pewnie wbiją mastera, on go skeruje i Dis będzie mówić, że wtedy wbił mastera na iście. No fakt, wbije mastera, ale został zbustowany. I teraz spójrzmy na jakiegoś awarycz widza Disa. No nie wiem, jak może wyglądać jego Dis, ale podejrzewam, że jakaś część osób może go oglądać do umiejętności, ale on się potem będzie chwalić, że wbił mastera. Na iście sam pewnie się powie i pochwali się jakimś winrate'em, który tak naprawdę to jest winrate Fear Draga, który go keruje. No Fear Drag, zakładam, że gracz troszeczkę jest wyższy. No patrząc na punkty, ja miałem 320, 800. No i oczywiście wbiję te 300 za kilka dni. Pewnie dzisiaj sobie pójdę solo kolejeczkę. Dzisiaj stoję te 200, pojutrze 300. Poprzednio 200 wbiłem w 24 godziny. Znaczy nie w 24 godziny, ale w jedną sesję jak grałem. Po prostu sobie wstałem, zacząłem sobie grać. Chciałem generalnie wbić wtedy 300, ale no niestety dostałem TL Sidestone'a, którego montaże możecie sobie obejrzeć na mojej playliście. Chyba ją nazwałem najgorsi gracze, jakich kiedykolwiek spotkałem. To właśnie TL Sidestone ma dwa filmiki zarezerwowane, ale to nieważne. Więc 200 LP chciałem sobie po prostu wbić od zera do czalka, tak dla beki w ciągu jednej sesji. Niestety się to nie udało i się nie zaspokoiłem.
No i wracając do kwestii Disa, no jak wiadomo, pojawiło się jakieś JD jakiś czas, co znaczyło jebać Disa. No jak na moje szczerze, no czemu, dlaczego nie go niby jebać, skoro on jest nie dość, że Toxic Flamerem, też te hardstackiem. No jak na no ja myślę, że najwyższy elo w grze, czyli high elo, jest upoważniony do tego, aby oceniać graczy, jaki typ jest najgorszy. I według mnie taki typ jest najgorszy. No nie dość, że hardstack wyzywa innych, mówi jak kto ma grać. Chce jakiś hardstack z D5 ma mówić jak kto ma grać? No nie mogę chyba powiedzieć, że jest z czegoś wyżej, no bo skoro miał 200 gier jak D5 na świeżym koncie, to znaczy, że na wcześniejszym, jak tam mówił, na stream wieczorem na 2 minuty mówił, że miał D3. Dobrze, miał D3, ale pewnie jaka była sytuacja? Grał pewnie 20% gier solo, i przepraszam, 20% gier duo z jakimiś fieldragami itp., którzy go skierowali do tego D3, no bo co? Nie wróciłby do tego D3, jakby umiał, no w 200 gier wbił D5. No dla mnie to jest skandal. I wróćmy do tego, że jakby grał solo, to myślę, żeby no zostałby pewnie w tym D5, no bo jak, no w 200 gier w D5, no ja myślę, że no, normalny win rate to jest jakieś, no nie wiem, kurwa, no w 50 gier maksymalnie to D5, no na NKD, jeśli by się grało solo. Też chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię. Win rate dwóch graczy z high elo, takich typowych, jak może sobie Fieldrack z kimś poszedł, to jest jakieś, no myślę, że jedną, dwie, trzy gierki powinni przegrać. Czy jakieś 27-3, 28-2, DD5 powinien mieć za Nankeda. Nie, jak wiadomo, nie wszystkie gry da się wygrać. A tutaj co patrzymy, Dis już przejebał. Jak widzimy, Dis już przejebał 12 gierek. I z czego to teraz wynika? Weźmy teoretycznie, że on wbił tego mastera, to dlaczego on przejebał 12 gierek? Ja wam mówię, ja mam wielu znajomych miałem, nieraz sam wbijałem takie D5 i nigdy nie przegrałem więcej niż 4 gierki. Grając duo, no te 4 gierki to w ogóle już był skandal i nie powinienem się o tym chwalić, że przegrałem grając duo Kyuzana Rankeda do D5, przegrałem 4 gierki. No ale trudno, już będę taki chujowy, w końcu hardstack 200 LP maksymalnie, kiedyś na EU-ów, dziś to 300 LP na iście. No się pochwalę tym, no... No szkoda, że tak było, no wiadomo, są lepsi, nie udało mi się przejebać mniejszej ilości gierek, ale no, taki dziś sobie przejebał 12, no... No cóż, dobra, generalnie analizę tej gierki kiedy indziej, bo nie chcę mi się, za dużo dzisiaj już widziałem podczas tego dnia i nie chcę mi się oglądać już więcej hardstacków. Grałem duo dzisiaj z D2 i no nie chcę ich oglądać. Także jedna do... jaki będzie przede wszystkim cel tej playlisty? Będzie to analiza procesów myślowych po prostu osób, które są w low elo. Przypominam, że jest możliwość... Wiele rzeczy już widziałem i według mnie nikt nie dojdzie do high elo, jeśli się nie urodził z takimi umiejętnościami, które pozwalają na przewidzenie innych i jednoczesne myślenie o wszystkich aspektach, które wpływają aktualnie na grę, to nie wbiją. Ale każdy może dokonać improvementu, popełniać mniej błędów i dojść do poziomu przed high elo. No i się tego mastera wbije, z tego to wynika. No ale jeśli ktoś jest hardstackiem i nie wyciąga wniosków z własnych błędów, czyli na przykład taki dis i flamie innych, to jaką ma się skupić na improvementie, skoro on woli flamieć innych. I tutaj prośba do was. Będę poruszać wszystkie tematy, jakie zadacie. Jeśli macie jakieś pytania lub chcecie, abym coś poruszył podczas następnego odcinka tej playlisty, to zachęcam do zadawania pytań, jak i sugestii, co mam poruszyć. No i jak na przykład kogo może, kogoś innego na przykład w następnym odcinku. Na przykład weźmy sobie... Arkwell, też jakiś chyba znany streamer. No ja jestem pewien, że typa 5 razy może spotkałem, ale miałem to na uwadze, bo widzę jakiś Arkwell, to jest coś tam mówi, że streamuje, to sobie, no to, jak wiecie, świadomość ludzka zapamięta to. No i jaka jest sytuacja? No Arkwell chyba szedł z jakimś kebab slayerem na Turcji, miał 200 gier, a kebab slayer 90% win ratio. No sami sobie możecie odpowiedzieć, też boosting. No w ogóle jest low elo hardstackiem, no przecież co typ robi? Typ farmi, nie umie grać, zero predictów, wypierdala się. I go ja jakimś cudem zawsze widzę w jakimś lobby, a na jakimś smurfie. No. Dobrze, sytuacja jest wyjaśniona. Jak to tak naprawdę wygląda?
Znany streamer idzie z graczem High Elo, który go karuje i oni mają wspólną korzyść. Jeden jest karowany i mówi, że jest lepszy i potem, no wiadomo, no ludzie nie zastanawiają się nad mechaniką, z jaką ktoś osiąga jakąś dywizję, tylko widzą to na papierze. I widzą taki Diss bije Mastera, to Diss miał Mastera, a czemu tego flamisz? I zaraz będzie taka sytuacja. No potem taki Alcor też, ja słyszę, że miał Mastera, jedyną pleć, jaką pisze, to jest XD. Fakt, może miał, ale go karował Bubnik, który jest graczem Hayelo. No fakt, na lanie nafidował w sumie, ale no wygrał lanka, rozjebał nasz teamek. No lepsi byli, no nie ma co, trzeba przyznać, byli lepsi. Ale jakby był pewnie taki Alcor na jego miejscu, to by pewnie nafidował bardziej, byśmy wygrali, więc by miał pewnie wpływ. A jakby w ogóle jakiś Diss był w lesie, to tam w ogóle free, przez w ogóle bez spacji. No dobra, także chciałbym już to zakończyć i jeśli macie jakieś do mnie pytania, to proszę, i sugestie jak najbardziej wskazane, bo nie wiem, co chcecie zobaczyć, abym poruszył. Chodzi mi o kwestię odcinka. Prawdopodobnie wejdę na Spectator Gierki i omówię, jakie błędy będą, tylko nie wiem, czy będę musiał chyba poćwiczyć jakieś szybsze mówienie, na przykład tak jak mówię teraz, bo nie wiem, czy mi starczy czasu aktualnego na wypowiedzenie wszystkich błędów, jakie może popełnić gracz z low elo, takim jakim jest na przykład Diss, podczas gierki, bo wspomnę sytuację z Akiem. On podszedł do Busha i mu zajęło 6 sekund wskoczenie pod enemy towera. No i w tym czasie musiałbym poruszyć kwestię, dlaczego on tam jest, czemu on to robi, co powinien robić w tym czasie, jaki był jego błąd, jakie są konsekwencje, czy jeśli chce już to zrobić, co mógłby zrobić lepiej. Jest 6 aspektów, 6 sekund, jakie mam o tym pomyśleć, skoro jeszcze muszę się skupić na znajdywaniu tych aspektów w danym czasie. No i to tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do subskrypcji. Jak będzie 100 subskrypcji, to będę mógł w końcu zmienić randomowy ciąg znaków na nazwę Baragan w moim linku. Elo i dzięki.